Siemanko wszystkim, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Darksiders Genesis. No, zaraz będziemy podpalać kolejne latarnie w mroźnej grocie. My witamy was na koniach. Pięknie, elegancko na... Kurde, nie wiem jak to nazwać. No, po prostu elegancko przedstawieni. Kurde, no dobra, nieważne. No, to ja jestem Lokarius i jest ze mną Waszek. Siemanko, siemanko, tak, ja właśnie... Pamiętajcie o lajkach też i o, o subikach, o komentarzach, o tych wszystkich takich pomagających nam rzeczach. Tak, dokładnie. Pamiętajcie, że komentarze są dla was, piszcie co uważacie i lajki są dla nas, więc dawajcie jak chcecie. Tak. Przypomniało mi się, dostojnie stoimy. A, dostojnie. To siedzimy na koniu. Dostojnie siedzimy na koniu. Dobra, spadłem. Dobra, to chyba wiesz co, tutaj na dół musimy iść, bo widzę jak wytyczy nam ścieżkę ogień. Chyba jakoś ten dół musimy iść. Kurna. No, te konie. Dobra. Tutaj? Tu nie tam. Czemu spadł? Aha, bo tu, się... tu będą fale wrogów pewnie. Albo nie? O. Co to jest? O kurde. Znowu jakieś demoniszcze. No dobra, walczyliśmy już z takim. Zobacz, co się dzieje. Dobrze, ale płonie. Ho, uniki, dobra. O kurwa, dobra, to się nie udało. Dobra. Bomby. Po raz pierwszy użyłem ich. Ale jajca, dobra, teraz jadę, finishera. Iś. Tak? Pokaż. O, dobra, już koniec. Yeah. Już koniec. Dobra, gincie gnoje. No dawaj go. No kurde, no czemu nie mogłem finishera zrobić? Chłopa, jak śmiesznie wybiłem. Dobra. Kurde, kopnąłem w gościa, którego nawet nie trafiłem. Ale umarł. Spalasz już? Czekaj. A widzisz, to trzeba tędy. Tam i tam, no. A, bo ja zrobiłem drugą stronę, okej. Tak, no. No dalej zrobisz drugą stronę. Nie, bo to w takim razie nie mogę trzech naraz. No nie, no to musisz. Czemu znowu się zahaczył? Kurde, poczekaj. Ja nie klikam tamtego, ja nie wiem dlaczego tak się dzieje. A zaznaczasz ten? On się automatycznie zaznacza, no kurwa. Poczekaj, a jak stanę w ogóle tutaj? Ja jebie. Dawaj, dasz radę, raz się uda. No to czemu ty się ruszasz nie chodząc? A jak zrobię tak? No kurwa, to w ogóle nie widzi tego. Chyba, że tu kurwa, poleciało. Pierdzielą mi się przyciski. Trochę źle działa, bo to kółko mi się wydaje. O dobra, fajnie, musiałem w ogóle w drugą stronę tam. Ale jest trochę takie dziwne. Kurde, no. No się wejść w ogóle nie da. Druga latarnia zapalona. Dobra, no to mamy drugą latarnię. O, to zostały nam jeszcze tylko dwie. Na ukos. Dobra. Kurde, chciałem konia wezwać. War konie. No. Kurde, co się blokuje? Jakieś drewno. Gdzie my teraz jesteśmy? Jesteśmy tutaj. Tu na górze jest jakaś czaszka. A, tam jest chyba jakiś kluczyk. Dobra, myślę. Kurde, tu się chyba jakoś po ludzku nie da wejść. Nie, dobra, tam się chyba nie da wejść. No to czekaj. Gdzie teraz? Tutaj chyba można. O nie, to zniszczenie, ale coś fioletowego. Chyba nie opanowaliśmy jeszcze niszczenia fioletowych rzeczy. Myślisz? To się wydaje. No chyba nie, chyba jeszcze nie umiemy tego robić. No dobra. No to idźmy w takim razie dalej.
Tam jest też coś do zebrania, ale to jest, to musimy jakoś inaczej chyba tam przejść. Inny sposób. O! Można tu wejść? Można, można. Tylko się, no właśnie, się podespnąć te... kurkowańce. Pincie! Daj, biacz! Iść! Ło! A soundtrack jest fajny w tej grze. Mhm. Dobra. No to chodźmy dalej. To są dalej pochodnie, więc tu powinien być gdzieś kolejna latarnia. No i zgadnięte. Dobra. Teraz do niej. Nie lękamy się niczego. Niszczymy. Super. Rozwinięte. Z głową. Bomby! Wbijamy się. Iść! Dobra. Wow. Ciekawe, czy da się tak zbugować gierkę, że robimy we dwójkę finishera na jednym. Stawiam, że tak. O kurde, ale mi tnią, stary. Poczekaj, no to chodź tu. Obstawiam, że może by się dało pewnie to zrobić. A może by tego nie próbować, bo znowu się gierka zwiesi i nie będziemy się tak zrobić. No. Dobra. Dobra, gdzie tutaj trzeba... Kurde, no nigdy nie kliknę dobrego przycisku. Tu masz palenisko z ogniem. To musisz dać pewnie tutaj. Poczekaj. Muszę chyba... Nie wierzę w to. Nie ma tak klikać na randomowych przycisków. Nie! Kurde, nigdy się nie nauczyłem. Musisz w to rzucić, nie? Nie da się, co to jest? Jakieś zepsute. To nie jest w ogóle... To w ogóle się nie zaznacza, to gdzie jestem teraz. To coś tutaj. To jest jakieś takie... No to wychodziło, że najpierw trzeba to podpalić, no bo tego nie podpalić, bo to jest te spajki. No jednak się da, fajnie. No serio, nagle mi złapał. Co ty robisz? No bo to jest ten przycisk, tylko że... Nie wiem, patrzę się w ten... W sensie, dlaczego to tak działa, no... Dobra. No jakaś krzywizna tutaj jest odwalona z tym. Jeszcze... Dobra. Jeszcze raz. A ładnie, to z powrotem wracamy na górę w takim razie. No uda się pewnie. Czekaj, chodź. Fajnie, wsiąd konia bez wyci. Machnąłem sobie mieczem przed mordą. Mam bronkę taką. Dobrze, dobrze. Ryś. Zmarzlina. Wieczna zmarzlina. Czymś była wieczna zmarzlina. Tak, w tej grze. Też to kojarzę. Kurde, muszę sobie przypomnieć. Po odcinku ogarniamy. Nie było tego... A to nie była ta miejscówka... No nie, chyba nie. Miejscówka w Wiedźminie 3, co się tam Geraltem tepałeś? Wieczna zmarzlina. Chyba. Nie wiem, czy to było to, szczerze mówiąc. No, a tu jest do podpalenia, musisz to podpalić z dołu. Po kolei. Znowu to zrobiłem. Dobra, to mamy cięcie do zobaczenia za pół godziny. Dobra, jak to będzie latać. Nice. Wow. Co jest? Jak poleciało od razu do tego. No, to w sumie miło. No miło. Dlatego mówię, jak to działa. No i mamy wszystkie. No i jest i portal do lochu. Dezaktywuj portal do lochu? Co? O ja. Czemu go aktywowaliśmy? Po to, żeby go dezaktywować? Żeby może sam się nie aktywował, nie wiem. Idziemy, co się dzieje? No idę.
O, takiego pośrednego konia zrobiłem. Nicha! Ja jakiegoś dziecinnego. Ucyk. To mi ciężko, ciężko się schodzić tego konia. Ta, no. That what she said. Panie, w każdym odcinku taki będzie teraz. Jest starszy od niego. Musimy stąpać ostrożnie. Że niby ja mam stąpać ostrożnie. Ja? Ja? Daj tam kurwa ostrożnie, patrz co się dzieje. Wygląda absolutnie bezpiecznie. Absolutnie. Cieszę się, że dbasz o to, by nie umknęły mi tak istotne drobiazgi. Iś. Już się wali, kurde już. Ale bo tu weszliśmy, już się wali. O kurde! Chłopca zleciał. Fajnie, sam się zwaliłem. O kurde, ty już tam. Kluczyk. Najbliższy. Moneta przewoźnika, nie, są moneta przewoźnika, nie kluczyk. A tego się nie da, tutaj się na pewno ubudzą jakieś stworki zaraz. To jest kolejna monetka. No i właśnie. I się obudzę. Pięcie! Nie, to, że z pistoletem się robią karabin, to jest po prostu coś pięknego. Jest coś niczym, jak powiedział, agresywnie. Dobra. No, dobrze was, kurde. Ła, wow, dobra. Nie, 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 tego by się nie dało zdożywać. Dobra, ginie. Jadę was. Kurde, na haksach. Kurde. Kolejne jeszcze? Ile was tu? Fajnie. One spadły i od razu miałem finishera na nich. No. Dobra. Ty mi to łatwo idzie. Ty. I kolejny finisher. No dawaj go. Iść. Dobra. Ej, tu coś tu zawiewa chłodem, stary. To normalnie... Zawiewa chłodem. No normalnie się... No zobacz. Jak to jest to... A nie, dobra. Bo gdzieś tutaj stanąłem, to jakoś tak dziwnie szedłem. Mhm. O, wow, on rzucił tym kurde toporem wielkim. No, wa. Kurde, no ginżesz wreszcie. No ile ty masz? Ała! O kurde. Zbagowałem się. Maria, ginę. No, ja pierdzielę, stary. Ja się zbagowałem w jakimś schodku, kurwa. Nie mogłem się ruszyć. To ściany nas przebił. Kurde, no jak tu zimno jest. No dobra, czachy, czachy. Skrzyneczki. Pieniądze. Skrzyneczkę. To jest... O kurde, stary, to będzie walka z bossem jak nic. Myślisz? No, widzisz ten znak? Często tak gadamy. A teraz będzie. Stary most. O no, to będzie walka z bossem. Trzeba będzie uciekać. O kurwa, rzeczywiście trzeba uciekać. Aaaa! Nie, no. Nie, nie. Matko, jestem spóźniony w rozwoju. Nie. O. A ja spadłem za to. Jeszcze żyję. O kurwa, ale spina dostałem. Teraz patrzę na ciebie. A, to jest też taka sekwencja, taka ta... oglądająca. Dobra, łatwo. Uf. Było blisko. Uf. To jest... Mapa, o. Mapka? Mapa mroźne, mroźna grota. Przed nami coś będzie. Przed nami będzie skrzynia z ekwipunkiem. Uuu, that's nice. No i na końcu chyba będzie w takim razie, będzie, no tak jak mówiłem, będzie boss, bo widzę na mapce. Także no, chodźmy. Let's go. Ja pierdziele, nie trafiłem. Trzeba na dół zjeść. Nie trafiłem w supa. A chyba trzeba na dół, no. Iść. No, o kurde!
No, ten wiatr tutaj, przez ten wiatr wiejący, trochę jest utrudniona do skakania. Albo co nie. To jest? Po prostu źle skoszyłem. Okay. Zaraz zobaczysz coś. Wow. No to jest skrzynia z ekwipunkiem. No to dobrze. No. Co tam tu mamy? Bomba pustki. To dla ciebie coś? Tak, rzuć w kierunku paneli pustki, aby stworzyć połączone portale, pozwalające postaciom i przedmiotom poruszać się między nimi. To jest do tego, do tych pól, które tam widzieliśmy w pewnym miejscu. Wow, a, wow. To takie fioletowe? Tak, to takie przyciski fioletowe. Ciśnij, aby wejść w typ celowania w ekwipunku, przesuń image ID równa się look forward. Slash zamknij lore. Okej, chyba coś tu się popsuło. Aby zmienić slash to lore. Gdy aktywowane dwa panele pustki, tworzy się portal połączony. Przez portal połączony możesz podróżować oraz rzucać przedmioty, pokonując wielkie odległości. No to dobra. Czekaj, jak to się robiło? Chyba zapomniałem, gdzie już to było. O, super. Czegoś cennego. Co to za arp wibruje? Czujesz? W środku jest uwięziona jakaś energia. Może wibruje, czujesz? Z tymi gnifami. Proszę, proszę. Jaki mądry mięśniak. Dobra, zapomniałem, jak się to robiło. A, czekaj, bo to się... A, to się tutaj zmieniało. Co ty? Czemu to takie ogniste jest? A, i w końcu ty będziesz coś robił, nie tylko ja. Jak się to puszcza? Przy jakiś zagadki. Wow, ja tu mogę... O, tu się rzuca normalnie jak pyką do kosza. Iś. Okej. Okay. No i co? No i to będzie przejście. Ole, ojca. Kurwa, nie trafiłem. Ale fajnie to leci. Dobra, teraz trafiłem. Ło, wow, Portalix! No i dobra, no i Portal 3! Najpiękna sprawa. Ścieżki. Co za piekielne sztuczki! Piekielne sztuczki! Ej, czekaj, co? Musisz rzucić chyba tutaj. No tak, no ale to w jakiś drugi punkt jeszcze potrzebuję rzucić. Poczekaj, weź się osuń stamtąd. Miałem wrażenie, że to się otwierało, jak byliśmy daleko. A nie, bo tu na tym trzeba stać, okej. Okay. Moment. Co tam jest? To jest bomba. Kara i ta bomba. A tu jest coś do zniszczenia. Ale... Aha, dobra. Poczekaj, muszę to wyrzucić. Kurwa. Ja wiem, co się tutaj dzieje. Poczekaj. Co się teraz dzieje? Musisz rzucić bombą, znaczy bombą w tą dziurę tu? Tak, muszę rzucić bombą w portal. Ona wyleci stamtąd. Tak. No. To o czym była mowa, że właśnie można to przez portale rzucać różne przedmioty. Ale jajca ty. Oh yeah. No i pięknie. Rozkminione. Zagadki nie są dla nas. Czy są dla nas, bo jesteśmy za... Czy nie są dla nas, bo... O, nie ważne. Nie są dla nas. Nie są dla nas problemy. O, no tak. Trzeba było po prostu dokończyć zdanie. Zawsze miałem z tym problem w podstawówce. Dobra. No to, to będzie chyba kolejne. Ja mam nadal, także wiesz. Dobra. Dobra, ile finisherów leci. Biegam i klikam B. Tak samo. Z finisherami. No to jest... Na pewno na tych małych śmierdzielach to jest akurat... popularne, znaczy podpolity. Nie wiem, co ja mówię. Myślę, że normalne, że tak szybko giną. O. Wiecie, o co chodzi. O kurde, przyszło coś wielkiego. O kurde, no. Nie stać cię na więcej? Młode mnie. Ała, nie! Zepchnął mnie w otchłań, ty. Dobra, teraz ja go zepchnę w otchłań piekielną. Gij! Iś! Iś! Najpiękniej. O, i upadły anioł. O, nawet ten dostałem. Ty też dałeś? Ten rdzeń? Zajebiście. Pięknie. Czaszki czaszunia.
Kurde, ile... Troszeczki. Skrzyneczki. Ludzkie konfetti. O kurde, tego, dobra. Na przewoźnika. No widzisz, to też jest coś do niszczenia, ale tutaj nie damy rady tego jeszcze zniszczyć pewnie. Na pewno to nie damy rady zniszczyć, bo nie mamy... Kurde, narzędzie. Się zblokowałem. Ten fiolet? Ten, to coś twoje, nie? Nie niszczy? Nie, to no, nie, nie, robi. To robi portale, no. Tylko, no dobra. Tu coś jest. Liczko oka. Ale to tak wygląda, jakbyśmy już dalej szli. Ale bo to jest jakiś teleport, wiesz? Ale nie wiem, czym jest teleport, bo to na mapie zaznaczone jako teleport. Mhm. Ale nie, gdzie nas teleportuje. Gdzie? O nie, nekromancja. Czarna magia. Fajnie, jakiś randomowego demona. Nie, nie jest randomowy. O kurde, to nie jest randomowy. O panie, to nie jest randomowy. O! Dobra, jednak nie. To jest spiekły anioł. Kurwa, anioł tu się... Super, zajebi się, umarłem. Dobra, nie podchodzę. Gin, przeklęta bestia. Ty też gin. Demonie. To jest chyba ten boss, mi się wydaje. Dobra, umiejętności. Takie przypomniałem. Bomby. Fajnie. Kop tylko finishery robi. Iść. No są najlepsze, najpierw wyglądają. Wow. To gdzie ja to wrzuciłem? Nie są w tą stronę. O kurde, przyszły jeszcze te, kurde, samuraje. Wukongi. Wukongi. Kurde. Pierdziele, nie jest dobrze. Wow. I on jest nawet bardzo źle, bym powiedział. Dobra, jest finisher na nim chyba. To rób go! O kurde, ja spadnę z nim! Nieważne, poświęcisz się. Jestem gotów na to poświęcenie. A dobra, okej. Magiczny mag, kolejne rdzenie, kiedy by... A dobra, koniec. Boże, tu był rozpierdzie na koniec. No. Demonic Wizard? Demonic Wizard. A, on to był jakiś ewidentnie boss. Boss? Boss. Ej, chodź, bo tu jest ten. Met przewoźnika. Jest tam coś? No, to przewoźnik. Frustrujące łamigłówki. Gdzie ty jesteś? No, tu wszedłem, na górę. No, ten tu. I tu jest jakaś... Tu jest bomba, trzeba będzie ją pewnie rzucić, ale najpierw ja muszę zrobić portal X. Ja już wszystko wiem w tej grze. Nie ma przede mną żadnych tajemnic. No, robię tak, tylko że nie wiem, gdzie jest wyjście w takim razie. Czy gdzie zrobić wyjście z tego. Tutaj? Co ty kombinujesz? Bo potrzebuję zrobić wyjście teleportu z drugiej strony, ale nie wiem, gdzie to usadowić. No tam, no dobra, tu jest niby coś, ale tak zdobyć ten teleport tutaj, jak go postawię. On nic nie uderzy. Znaczy w nic... Nic to zbytnio nie walnie. No dobra, no. Spróbujmy, może jednak coś walnie, tylko ja źle myślę. Ja pierdzielę, chodzenie po tych normalnie... Po tym drewnie to jest tragiczne. Ja pierdolę! Nie umiem, no. Jak się rzuca? No, dobra. Dobra. Aha, no to... Powinien powiedzieć, że to zrobisz, to by nie wchodził. Skampiony byłem. Czyhałem. Czyhacz. Czyhacz. Czyhaczą. Super. Co za kula? To pewnie oko, które... A, to jest to oczko. Myślisz, do czego te lewitujące zwłoki go użyją? Lewituje. Jasne. Kurde, przeklikałem. Chyba, że przypadkiem Wulgrim zyska dzięki niemu nieograniczoną moc, której użyje do zniewolenia wszechświata. Twoja wyobraźnia jest... Hej, to mogłoby się zdarzyć. No, w sumie mogłoby się to zdarzyć. Zobaczymy za tym, nie wiem, no... Trafna analiza. Dobra, wracamy do pustki. Rozdział czwarty ukończony. No to w sumie, jeśli się tak sprężamy, to w sumie jeden rozdział na jeden odcinek może być w sumie, nie? W sumie możliwe, że później są takie trochę dłuższe pewnie te rozdziały. No tak, tak. Czekaj.
Dobra, my zaraz sobie jeszcze pójdziemy do sklepu, ale nie będziemy już wam tego pokazywać. Skończymy odcineczek, bo już mamy 25 minutek, także dziękujemy bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, że jeśli się podobało, to zostawcie lajkensa, zostawcie subskrypcję, wejdźcie w komentarze, napiszcie jakiś miły komentarz, że Loki ładnie wygląda bez okularów. Właśnie, zapomniałem ich. No, znowu zapomniał. No i co, i słyszymy się w następnym odcinku, także cześć, cześć. Nara.